Cześć, witajcie z tej strony Kuba Jankuba. W dzisiejszym odcinku 3 najtańsze głośniki z Action. Bardzo dawno temu testowaliśmy 3 najtańsze głośniki z Media Expert i ten film cieszył się dość dużą popularnością. Dzisiaj czas na Action. Sieć sklepów Action w Polsce robi się coraz popularniejsza i możemy tam za niską cenę dostać naprawdę fajny sprzęt. Testowaliśmy już wiele gadżetów z Action, a teraz czas na głośniki. Dzisiaj na stół bierzemy najtańszą półkę cenową. Testy rozpoczniemy od najdroższego głośnika z dzisiejszego zestawienia, ponieważ kosztował on aż 35 zł. To jest nic jak na głośnik Bluetooth. I to jeszcze drewniany chyba głośnik, więc to dobrze wróży. Rozpakujmy to sobie. Bardzo nietypowe zamknięcie. No dobra, więc po rozpakowaniu głośnika dość duże rozczarowanie, ponieważ jednak jest to plastik. Wydawałoby się, że ten głośnik jest drewniany, ale to niestety jest tylko taka pseudoimitacja. Posłuchajcie tego zresztą sami. Chociaż plastik całkiem dobry i ładnie imituje to drewno. Tam pod spodem widać membrankę głośnika, malutka 3-calowa, ale chyba w głośnikach za tą cenę większych membran niż 3-calowych nie da się spotkać. W zestawie dostajemy oczywiście kabelek do ładowania na micro USB i rozpałkę do grilla. Włączmy sobie nasz głośnik, miejmy nadzieję, że jest naładowany. Power on, pairing. Dobra, wpuśćmy sobie teraz jakąś fajną nutę na naszym głośniku. Powiedz, jak się świata lecą. A ja nie chcę być już starszy. Zatańcz ze mną. Powiedz, jak żyć, lata lecą. A ja nie chcę być już starszy. Yo, robię sobie muzę, w sumie tak jak każdy, ale ja na serio ją tak czuję. Nie mam wielu twarzy, mam tą jedną tak prawdziwą. Robię sobie swoje wyjebane, co pomyślą. Zawsze tak miałem i zawsze tak będzie. Nie chcę nic więcej, chcę tylko szczęście. Chcę tylko szczęście. Jakość dźwięku nie powala, aczkolwiek nie jest źle. Jeśli chodzi o zasięg głośnika, mamy tutaj około 10 metrów po ziemi, więc w powietrzu może być nawet dwa razy tyle, czyli w sumie wynik nie najgorszy, aczkolwiek szkoda, że jest to plastik. To mnie najbardziej w tym wszystkim boli. Nawet na pudełku, przecież to wygląda jak drewno. Ten głośnik w żaden sposób nie przypomina tego na pudełku. No a wielka szkoda. Głośnik gra, jak sami słyszeliście, jakieś tam basy były, wysokie tony nawet okej, tylko sama czystość tego dźwięku nie była zadowalająca. Następny głośnik kosztował jakieś 21 zł i jest to taki pies, cokolwiek by to nie było, ma 5 W, akumulator 500 mAh i czas pracy do 5 godzin. Więc jest w sumie trochę lepiej niż w naszym droższym głośniku, jak to podkreślę, plastikowym, ponieważ on miał już tylko 3 W mocy, mógł grać do 4 godzin, no a o pojemności akumulatora tutaj niestety nie wiem. Nasz kosmiczny pies prezentuje się naprawdę interesująco, wygląda to co najmniej ciekawie i tutaj jest przewaga nad droższym głośnikiem, ponieważ mamy AUXa. W zestawie do kosmicznej głowy psa dostajemy oczywiście kabelek micro USB do ładowania, kabelek mini jack do AUXa i rozpałkę do grilla. Uruchommy sobie nasz głośnik. Wow, zobaczcie, ma jakieś lasery w oczach. Nie no, te świecące oczy są kozackie. Posłuchajmy sobie teraz, jak to cudeńko gra. Budzę nad ranem, daję buzi ukochanej. Zbuduję ci dom zestawem, bardzo chcę tego naprawdę. Liczymy te pliki, liczymy zielone i każdy by chciał tutaj nosić koronę. Zapomnieliśmy co jest ważne, a co nie. Ja zbuduję dom, a ty rzuciłeś szkołę. Lecę tam, gdzie nie ma żadnych granic. Nie ma sensu walczyć, nie możesz mnie zabić. Lecę tam, gdzie nie ma żadnych granic. Nie ma sensu walczyć, nie możesz mnie zabić. Posłuchajcie teraz różnicy. Lecę tam, gdzie nie ma żadnych granic. Nie ma sensu walczyć, nie możesz mnie zabić. Lecę tam, gdzie nie ma żadnych granic. Nie ma sensu walczyć, nie możesz mnie zabić. No cóż, nasz droższy głośnik ma troszkę większy bas, ale też jest zdecydowanie cichszy, a ogólnie nasza kosmiczna głowa ma lepszą troszkę jakość dźwięku. Nie trzeszczy ten głośnik aż tak. I zdecydowanie w tym wypadku wybrałbym ten tańszy głośnik. Niedawno jak żyć na planecie Ziemia, żyję tutaj krótko na gorsze, żeby nie było, że Kasper nie ostrzegł. Pieniądze daj mi luksus, miliony i być dobrym w łóżku. Zasięg to około 13 metrów, więc pod tym względem również jest lepiej. Ale czekajcie, czekajcie, mamy na naszym stole jeszcze jednego pacjenta, który kosztował również coś około 20 zł. I ten pacjent akurat jest wodoodporny, co ciekawe, jest to głośnik pod prysznic. W zestawie dostajemy kabelek micro USB, brak rozpałki do grilla, za co naprawdę bardzo szanuję. Po co marnować papier? Do naszego głośnika mamy taką śmieszną gumową przyssawkę. Głośnik już nie jest wykonany z gumy, chociaż jest taki pogumowiony. Port USB pod zasięgiem
zaślepką, wodoodporne klawisze, klawisz do odbierania połączeń, tego w poprzednikach nie było. Włączmy to sobie. Wygląda na to, że głośnik nie działa, czyli prawdopodobnie jest rozładowany, mimo że mamy tutaj napisane ready to use, więc w tym wypadku nas oszukali, albo po prostu jest z nim coś nie tak. Spróbuję go podładować. Niestety po naładowaniu głośnik dalej nie działa. Jak widzicie, akumulator calutki napuchnięty, ze środka śmierdzi rozlanym ogniwem. Niestety sprzęt jest uszkodzony. Dobra, słuchajcie, wracam do was po przerwie z nowym głośnikiem, tym razem działającym. Parujmy się z nim. No dobra, a więc posłuchajmy, jak gra nasz ostatni z dzisiejszych głośników. Kiedy wieczornym lasem nocą spojrzenie zew ciągle tutaj za mną kroczą. Kiedy idę sam starą polną drogą, myślę o tym, by nie spotkać. Dobra, wystarczy. Wysokie tony całkiem akceptowalne, ale czy wy słyszycie, jak to pierdzi? Zdecydowanie najgorsza jakość dźwięku. Na pewno też cichszy od naszej głowy. Porównywalnie głośny do podróby tego drewniaka, ale jakość dźwięku niestety fatalna. Ten głośnik miał być wodoodporny, miał być to głośnik pod prysznic, a więc może sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. Jak widzimy, głośnik dalej gra. Test wodoodporności głośnik przetrwał i nie mam tutaj podane, w jakim stopniu jest wodoodporny i czy możemy go zanurzyć, czy nie. Ale jest to głośnik pod prysznic, więc raczej sugerowałbym go nie zanurzać całkowicie w wodzie. Może się on tam gdzieś lekko zachlapać, ale zanurzać go raczej nie polecam. Tutaj nawet pod dużym ciśnieniem, jak widzicie, dał sobie radę. Podsumowując, z tych trzech głośników pojedynek przegrywa ewidentnie ten wodoodporny głośnik. Jakość dźwięku jest w nim naprawdę bardzo zła i jego bym odrzucił na wstępie. Biorąc jeszcze pod uwagę, że pierwszy egzemplarz, który testowaliśmy, był uszkodzony. Jeśli chodzi o te głośniki, to tutaj jest już zdecydowanie lepiej. Chociaż oczywiście wygrywa ten pojedynek nasza kosmiczna głowa. Głośnik ewidentnie wygrywa pod względem jakości dźwięku, głośności, a przede wszystkim wyglądu. No nie chcielibyście mieć takiej głowy psa? Postaram się wam znaleźć gdzieś linki i wrzucić do opisu tych wszystkich głośników. A jeśli nie, to pamiętajcie, że możecie je kupić w Action. Dajcie znać, czy odcinek się wam podobał. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, koniecznie łapka w górę. Będziemy testować więcej głośników z Action oraz więcej tanich głośników z innych sklepów. A na dziś ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i narka.